Witajcie moi widzowie, ja jestem Oliver LL. Ja się dzisiaj z wami witam z koteczkiem, a w dzisiejszym odcinku będą plastusie. A więc oto ten plastuś. Plastuś został wyposażony w głowę, ręce i oczy. To tyle, jeżeli chodzi o ten film. Na razie, cześć! Już myśleliście, że to już koniec filmu, ale nie. To są te plastusie. Zacznijmy na początek od najmniej interesującego. To jest taki głowa plastusia wykonana z plasteliny. No i to jest taki jakby nocny potwór. Ma tak postrzępione usta, taką skórę ma bardzo. Już widać zjechaną upływem czasu. Tutaj ma takie białe oko. I jak widać, tutaj ma taki dziurę w nosie. No i to był pierwszy plastuś, taki najmniej interesujący. Weźmy sobie już drugiego plastusia. Oto drugi plastuś. To jest taki kosmita, bez oczu. Ma tutaj takie ząbki. No i tutaj są takie jakby kości prześwitujące przez skórę. Są jakieś takie wgłębienia. I ten plastuś, właściwie to ten kosmita, ma z tyłu takie jakby macki. A co jest w środku tego plastusia? Możecie już tutaj zobaczyć, że prześwituje kawałek folii aluminiowej. Tak, to jest zrobiony z folii aluminiowej. Następny plastuś to też jest kosmomita. Taki kosmomita, powiedziałem. Kosmita. To jest taki już bardziej przyjazny kosmita. Tutaj ma takie małe ząbki, nos, oczy. Błękitne, właściwie to nie błękitne, lekko fioletowe. Długą szyję i taką głowę szpiczastą jak w poprzednim. Oczywiście podstawka z plasteliny to jest takie jakby wypełniać, żeby nie było widać tej folii aluminiowej, która jest właśnie w środku tego plastusia. Tutaj ma takie jakby zrobione takie mięśnie, które kłapią tą paszczą. Tutaj też widać takie mięśnie. O! Może zmienię. Dobra, już zmieniłem kadr. Teraz będzie to lepiej widać. Tutaj też są takie jakby mięśnie. Tutaj. No. I to tyle, jeżeli chodzi o tego plastusia. Na końcu filmu wam opowiem, w jaki sposób robiłem te plastusie. Dobra, odkładamy go na bok. O, już prawie na stoliku mi się nie mieści, ale dobra. Następny plastuś. Taka chodząca głowa. Tutaj już się bardziej postarałem o podkładkę. Są tutaj jakby takie jakby czarne nitki z jakiejś mazi. Może to ta sama czarna maź co z Prometeusza, chociaż wątpię. Mamy tutaj takie jakby takie kolce. Takie dwie rączki są. Oczywiście druga rączka się różni od tej większej. Mamy tutaj takie rozorane usta, jak widać, pęknięte z boku. No i mamy takie lekko żółte zęby. Oczywiście to jest mieszanka takiej plasteliny. W ogóle te odcienie wszystkie, które tutaj robiłem, to musiałem mieszać plastelinę palcami. Czasami nawet po 15 minut mieszałem.
No i tutaj mamy takie jakby, że jakby z głowy wychodziły takie macki i tutaj krew jest. Z tyłu mamy też takie dwie macki. Jakieś żyłki są. Tutaj nie wiem, czy widzicie, ale tutaj jest oko. Jak troszeczkę dziwnie wygląda, no bo zaraz koło oka wychodzą te dwie ciupagi, można to tak nazwać. Następny plastuś. To jest taki jakby potworek z taką paszczą dużą. Mamy tutaj też takie małe ucho, takie jakby zalepione trochę. Tutaj już jest lepsza sytuacja. Oczywiście widać takie żyły. No, to ten jest naprawdę mocno wnerwiony. No i oczywiście mamy tutaj masę zębów. Głęboka paszcza jest. Może wy tego nie widzicie, ale z co najmniej tam centymetr albo półtora może być tej paszczy jeszcze w głąb tego plastusia. Mamy tutaj taki nosek mały. No i takie oczy. Właściwie to on ma zeza. Ale to ja specjalnie robiłem takiego zeza, że może kojarzycie taki film to też troszeczkę się na tym wzorowałem, że jak on otwierał tą swoją japę, to mu tak oczy odchodziły na boki. Dobra, i chyba najciekawszy plastuś, zarazem najdelikatniejszy, bo ma te wszystkie takie macki. Może wam przypomina ten potwór takiego jednego potwora z horroru z 2011. Dead King nosił tytuł. No i tutaj ma takie ze skóry mu wychodzą takie macki. Wszędzie ma pełno takich żółtych macek. Może to mi się uda jakoś tak podnieść. Dobra, super, happy end. Nie rozleciał się. No i tutaj mamy takie jakby dziury, takie zmarszczki w tym plastusiu wszędzie. Już nie będę opisywał każdej zmarszczki, bo to kurczę by troszeczkę zajęło. Są też takie ciupagi, jak ja to nazywam. Mamy tutaj takie oko z boku. Tutaj takie z przodu jedno, takie zdeformowane to wszystko jest. Takie macki wychodzą z twarzy. Tutaj mamy dwa palce na ręce. Tutaj tak jakby ta ręka się urwała, a potem z powrotem się zasklepiła. I tutaj jest taka mniejsza ta. No i tutaj mamy taką jakby rurkę. Tutaj mamy jakieś ząbki i pełno macków. Jest też japa, pysk. Znaczy, też ma pełno zębów i jest też język. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o plastusie. Teraz za chwilę omówimy sprzęty. Dobra, wygrzebałem je z dna szuflady. Oczywiście każdy jest robiony samodzielnie. To jest taki kołek, który się używa na przykład gdzieś w półkach. To jest taki zbieracz plasteliny. Może wam tutaj zaprezentuję. W ten sposób to działa. O, ładnie odchodzi. Nie przedłużając, przechodzimy do następnego. To jest chyba największy sprzęt, który zrobiłem. Tu jest taki też skrobacz, tak tylko że mniejszy. Tutaj mamy skrobacz kółkowy. I to wszystko jest zrobione na gorący klej. Oczywiście najmniejszym wiertełkiem, jaki tylko miałem, to wkręciłem tutaj i ten drut włożyłem do środka, do tego drewienka. Dobra. To też jest taki skrobacz
Trójkątny, o. Większej ilości może plasteliny zeskrobać. To też jest taki skrobacz, który takie plastry właściwie zeskrobuje. I to jest smyrałka, czyli do zmarszczek. A to jest chyba najbardziej przydatny sprzęt, czyli do wszystkiego się nadaje. Jak robiłem zęby tym potworkom? Robiłem takie dziurki tym. Brałem białą plastelinę, rolowałem, żeby takie te. Przyczepiałem do tego tak delikatnie i tak delikatnie w te dziurki wpychałem. Potem tak mikroruchami przyklejałem do tych dziurek. To tyle, jeżeli chodzi o te wszystkie plastusie i sprzęty. Jeżeli Wam się spodobał ten film, koniecznie musicie zostawić łapkę w górę, subskrypcję lub jakiś komentarz. Na razie! Cześć!